dość ważny. Poczet sztandarowy wprowadzić. Do hymnu Państwa. W przygotowaniu się
do tego, co spotka Was w klasie ósmej. Bardzo serdecznie witam i już z tego miejsca serdecznie dziękuję nauczycielom naszej szkoły, nauczycielom i pracownikom. Te wakacje były dla nas szczególne, ponieważ jak wszyscy wiecie, przygotowujemy się do jutrzejszego wydarzenia, czyli do miejskiej inauguracji roku szkolnego. Będzie to dla nas wszystkich bardzo ważne wydarzenie i dziękuję nauczycielom i pracownikom szkoły za szereg działań jeszcze w trakcie wakacji, po to, by do tej uroczystości przygotować się jak najlepiej. Na nadchodzący rok szkolny życzę nam wszystkim, by był to rok spokojny, jeśli chodzi o to, co może niepokoić nasze środowisko szkolne. Byśmy ze spokojem, zaangażowaniem, ale też pasją podchodzili do wyzwań, które przyniesie ten rok szkolny. W sposób szczególny witam też uczniów i uczennice, dla których ten rok szkolny jest nowy i o tyle trudny, że będziecie przełamywać bariery kulturowe, językowe. Cieszymy się, że w naszej szkole są uczniowie z różnych kontynentów, z różnych krajów. To pozwoli nam otworzyć się na to, co zewnętrzne, na te inne kultury, inne języki. Wy będziecie się uczyć od nas, my będziemy się uczyć od was. Na Akademii z okazji rozpoczęcia roku szkolnego dla klas pierwszych, drugich i trzecich szkoły podstawowej na zakończenie tej Akademii śpiewana była piosenka dotycząca tego, że każdy z nas jest inny, każdy z nas jest wyjątkowy. Ja tam powiedziałam, że chciałabym, żeby słowa tej piosenki były takim mottem do pracy na ten rok szkolny. Więc życzę sobie i wszystkim wam, drodzy uczniowie, drogie uczennice, drodzy nauczyciele, pracownicy, rodzice, tego, by ten rok był wyjątkowy. Dziękuję też państwu rodzicom za to, że współtworzycie to nasze środowisko, środowisko szkolne. I cóż, rok szkolny 2024-2025 w Szkole Podstawowej nr 22 imienia Bolesława Prusa uważam za otwarty. Dziękuję, wszystkiego dobrego roku.